Imbir to jest w ogóle moja ulubiona przyprawa. Używam jej do absolutnie wszystkiego. Odkryłam ją kilka lat temu. Czemu tak polubiłam imbir? Dlatego, że ułatwia trawienie. Wiele z nas ma problem z zaśluzowanym organizmem, albo z zimnem, albo z przerostem kandydy. To wszystko się bierze z przerostu grzybów ogólnie w naszym organizmie i z ilością śluzu. I imbir sobie świetnie z tym radzi, rozgrzewa nas, ułatwia nam trawienie, cały przewód pokarmowy fajnie zaczyna działać, jeżeli wprowadzimy imbir do naszej diety. Co ja robię? Najczęściej robię herbatkę imbirową. Pokażę Wam, jak ją przygotować później. Jest to herbata z imbiru, kardamonu, chili, kurkumy. O kurkumie też mówiłam w innym filmiku, serdecznie Was do niej zapraszam do obejrzenia go. Jeżeli chodzi o imbir, to oprócz tego, że poprawia nam trawienie, świetnie też działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, więc jeżeli tylko czujemy, że coś nas łapie, zróbmy sobie bardzo intensywny napar z imbiru, czyli ścieramy imbir 3 cm na małych oczkach naszej tarki, zalewamy wrzątkiem, potem dodajemy miodu, do tego może być właśnie kurkuma, mogą być jeszcze inne przyprawy. Fantastycznie to rozgrzewa i pomaga nam zwalczyć te pierwsze symptomy infekcji. Dlatego imbir jest u mnie numer jeden. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że bardzo często choruję na chorobę lokomocyjną i w samolocie czy w samochodzie mam problemy, mam takie odruchy niefajne, wymiotne. Więc jeżeli popijam herbatę z imbiru albo mam imbir w jakimś jedzeniu, gdzieś tam zawsze jest przemycony, czuję się dużo lepiej i nie muszę brać żadnych środków farmakologicznych. Te odruchy takie niefajne, wymiotne mijają jak najbardziej. Więc tutaj imbir świetnie działa przeciwwymiotnie. Imbir zawiera prebiotyki, czyli pomaga nam budować zdrowy układ pokarmowy, dzięki któremu będziemy mieli dobre bakterie w przewodzie pokarmowym, będziemy mieli dobre wchłanianie. Imbir też fajnie działa, jeżeli mamy jakiś stan zapalny w organizmie, jeżeli coś nam się dzieje ze stawami. A teraz zapraszam Cię na mały filmik, mały tutorial, jak zrobić herbatkę imbirowo-kurkumową. I jeżeli ten filmik Ci w czymś pomógł, coś Ci dał, zapraszamy serdecznie do subskrybowania. Już teraz zapowiadam, że pod koniec maja będzie taki 7-dniowy challenge o piciu wody. Więcej informacji w kolejnych filmikach. Pozdrawiam Was serdecznie, Joanna z Zielonego Detoksu. Co tutaj mamy do mojej ulubionej mikstury detoksykującej? Mamy miód, mamy ocet jabłkowy, troszeczkę imbiru, kurkuma i chili. I teraz dodajemy 4 łyżki octu jabłkowego. Ocet jabłkowy ma fantastyczne właściwości, wyrównuje nasze pH, działa odkwaszająco, świetnie przyspiesza perystaltykę i dodaje też energii. Do octu jabłkowego dodajemy 2 szczypty, jedna, druga, imbiru. Imbir ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, świetnie rozrzedza krew. Potem mamy kurkumę. Kurkuma sama w sobie jest antynowotworowa, super działa przeciwzapalnie i świetnie rozgrzewa. Tutaj mamy pieprz kajenny. Pieprz kajenny też świetnie działa przy infekcjach. Uwaga, szczypta. To wszystko zalewamy wodą. Dodajemy 4 łyżki miodu. Miód świetnie działa przy wszystkich stanach, kiedy nasz układ immunologiczny musi działać trochę bardziej intensywnie. Taką miksturę odstawiamy na noc. Następnie rano wciskamy pół cytryny do środka i dolewamy ciepłej wody. Polecam ten napój szczególnie rano.